starałam się oczywiście oddać to wszystko, przez to, że jestem osobą, która ciągle żyje w pędzie. Świat też żyje w pędzie. Marzę o chwilach zatrzymania. Są rzeczy, które lubię robić sama. Witam Cię, Gosiu, przed kamerą. Cieszę się, że jesteśmy już po naszej sesji zdjęciowej. Łatwo nie było, przyznaję. To była najbardziej skomplikowana sesja, jaka była w czasie tego projektu technicznie. Na szczęście cały team się włączył łącznie z Tobą i wyszło wspaniale. Także bardzo dziękuję. Pierwsze, o co chciałbym Cię zapytać w tej naszej krótkiej rozmowie, to skąd w ogóle taka decyzja, że podjęłaś się tego projektu, bo znamy się od niedawna tak naprawdę i tak wyskoczyłem trochę z tym pomysłem, a może byś chciała w czymś takim wziąć udział. I co wtedy? Co się zadziało? Co Cię przekonało? Przekonało mnie to, że to ważne. To mnie przekonało i że mogę w artystyczny sposób, bardzo syntetyczny i skrótowy, jakim jest jedno zdjęcie, opowiedzieć coś też o sobie i o tym, co jest dla mnie ważne. A jest dla mnie ważnych bardzo wiele rzeczy, bo ja w ogóle taką mam naturę dość rozproszoną. I może to też znak zodiaku mnie do tego zmusza, bo jestem bliźniakiem, więc zawsze nigdy nie jest pojedynczo, tylko zawsze coś musi czemuś towarzyszyć. A w związku z tym była okazja się wypowiedzieć artystycznie wspólnie z kimś, a ja bardzo lubię pracę z drugim człowiekiem w ogóle. Tak? Dla mnie taka praca w pojedynkę to trochę nie ma sensu. Są rzeczy, które lubię robić sama, ale pracować artystycznie lubię z ludźmi. Super. Efekt synergii można wtedy osiągnąć. Tak, i to właśnie dzisiaj dokładnie go osiągnęliśmy. Efekt synergii, a przede wszystkim sesja z Tobą, którą mieliśmy okazję mieć niedawno, też tak spowodowała, że tak fajnie było na tej sesji i kliknęło. No, czasami kliknie, czasami nie kliknie między ludźmi, między artystami. A tu czułam, że fajnie, szybko jakby fajnie wyszło to, co mieliśmy osiągnąć i dlatego przyjąłem tę propozycję. Super. Temat, którego się podjęliśmy, jakiejś interpretacji, to korzenie. Tak powiedzmy, no z tego co mówiłaś, to dla Ciebie to było dość naprawdę minimalistyczne założenie, żeby jedną rzecz chwycić w tym kadrze, bo Ty, tak jak mówisz, jesteś bardzo szeroko... Wielowymiarową. Tak. Bardzo, bardzo wielowymiarową osobą, więc czym dla Ciebie właśnie, dlaczego ten temat właśnie korzenie, dlaczego w tym kierunku poszłaś w ogóle w myśleniu, o może tak? Te korzenie to jest tak. Szłam takim kluczem, co jest dla mnie ważne. No ważna jest dla mnie ogólnie przyroda, ziemia, relacje między ludźmi. Dla mnie osobiście bardzo ważna jest ziemia. Ziemia, ale nie oczywiście w skali globalnej, tak. Też, jako nasza planeta, ale ja uwielbiam grzebać w ziemi. Uwielbiam sadzić, podlewać, kształtować teren. To jest taki, jakbym miała się zastanowić, w jakim stanie, znaczy co robiąc, osiągam stan medytacji, to podczas grzebania w ziemi. Rozmawiałam na ten temat z moją córką, która też trochę medytuje i potrafi bardziej osiągnąć ten stan poprzez samą medytację. I ja mówię, wiesz, ja to nie umiem tak medytować, żeby tak nic nie robić. Ja najbardziej to robię, kiedy grzebię w ziemi. A ona mi na to mówi, no ale to jest przecież najbardziej pierwotne, jeśli chodzi o kobietę i najbardziej jakby takie atawistyczne, jeśli chodzi o kobietę. To jest to połączenie z ziemią. I tym tropem idąc, połączenie z ziemią. Ja uwielbiam chodzić też boso, ale na przykład nie po podłodze w mieszkaniu. Tego nie lubię, bo nie lubię czuć okruchów pod stopami. Ale uwielbiam chodzić po ziemi, po trawie, po piasku. Nawet jak jest bardzo zimno i wychodzę na plażę, zawsze zdejmuję buty. Nie rozumiem ludzi, którzy chodzą w butach po plaży. Albo biegają po plaży w butach, a ja biegam zawsze boso. Jak jeżdżę nad morze, gdzie jest kamieniste wybrzeże, to w ogóle nie zakładam tych takich specjalnych butów do chodzenia po kamienistym dnie, chodzę na boso. Więc to jest to ukorzenienie takie, moje, osobiste, którego potrzebuję bardzo. Druga sprawa to jest
Chciałam też, woda jest też dla mnie bardzo ważna, też jako żywioł, ja się dobrze czuję w wodzie, woda też jest potrzebna do tego, żeby coś podlać, żeby coś napoić i nakarmić, więc jakby cały czas jesteśmy w tych korzeniach. No i jest jeszcze ten taki aspekt korzeni międzyludzkich, czyli korzenie jako to, co nas w życiu kształtuje. Tak? To nie jest tak, że one nie są bez znaczenia. To skąd pochodzimy, jakich mamy rodziców, przodków, z czego wyrośliśmy, to naprawdę ma na nas ogromny wpływ. Oczywiście są osoby, które potrafią się czasami, muszą się odciąć od tych korzeni, tak? Chcą tego, bo czują, że mają złą karmę, tak? Ale nie da się przed tym całkiem uciec, tak? To jest. Korzenie to też dla mnie coś w rodzaju połączenia i wiążą się dla mnie z macierzyństwem. Bo ja daję życie, ta istota, którą powołuje na świat, ona też musi się ukorzenić sama, ale też jest ze mną jakoś połączona. Korzenie to taki rodzaj pępowiny też, tak? Między matką a dzieckiem. Dla mnie macierzyństwo jest bardzo ważne. I jeszcze temat, który chciałam bardzo podjąć, jak mnie zapytałeś, co jest dla mnie ważne, to ja miałam po prostu burzę mózgów sama ze sobą. Nie wiedziałam, na co się zdecydować. Bo córka mi bardzo w tym pomogła właśnie, z którą rozmawiałam o tej ziemi. Bo jeszcze myślałam o czymś, co jest bardzo ciężko opowiedzieć, czyli o macierzyństwie, ale nie tylko macierzyństwie z punktu widzenia matki, ale też dziecięctwie, czyli tym, czym w ogóle jest dziecko, czym jest w ogóle istota, którą jest dziecko, która dzisiaj zwłaszcza, ja jestem matką 30 lat już ponad i to się też bardzo zmieniło, tak? Dzisiaj wiemy dużo więcej o dziecku jako o istocie. No, Korczak o dzieciach wiedział to samo, co wiemy dzisiaj dzięki współczesnej psychologii i tak dalej. I był mądrzejszy od tych wszystkich psychologów, którzy są dzisiaj, tylko niewielu go słuchało. Ale dziecko to jest inny mózg, to jest inna mentalność, to jest samodzielna istota, która jednak potwornie z nas też ciągnie, tak, i od nas się uczy. Dzieci się uczą, takie ostatnie mądre zdanie usłyszałam, nie przejmuj się, jak dziecko cię nie słucha, ale ono cię obserwuje. No tak. Uczą się przez obserwację, nie przez słuchanie. Tak, tak, tak. I to wszystko dla mnie, i jak próbowałam znaleźć wspólny mianownik dla tych wszystkich pojęć, które są dla mnie ważne i takich rzeczy w życiu, no i tak szukając tej syntezy, korzenie najbardziej się tutaj były najbardziej pojemne. Przyznaję, że bardzo wielowarstwowa również tutaj, prawda? Logika. Tak, na pewno bez dwóch zdań, ale uzasadnienie jak najbardziej jest. Na pewno nie było to też łatwe dla mnie, jeżeli chodzi o sam pomysł na to zdjęcie, bo nie chciałem tak wszystkiego jeden do jeden dokładnie pokazać, ale właśnie to, jak pracowałaś podczas tego zdjęcia, no to też widziałem, że ty to masz bardzo mocno przemyślane i faktycznie to się w 100% zgadza z tym, co ty mówisz. No to było widać, że to nie jest tylko takie po prostu, wiesz, no, przedstawienie czegoś tam, nie, jakiegoś fajnego kadru. To rzeczywiście gdzieś tam za tym szła głębsza myśl i to jest świetne. Dużo wytłumaczyłaś mi o tym właśnie, skąd ten pomysł. Z tych wszystkich elementów, jakby, o których powiedziałaś, tak? Rozumiem, że one wszystkie w jakimś stopniu są dla ciebie ważne, ale jakbyś miała tak wybrać. No ale dobrze, poczekaj, podejmijmy to wyzwanie. Daliśmy dzisiaj radę z kociołkiem, to może też dam ja radę. Tak, gdybyś miała chociaż jedną z tych warstw wybrać, która dla ciebie byłaby która jest dla ciebie najbardziej istotna, żeby może z tego zdjęcia ludzie sobie gdzieś tam spróbowali wyczytać, albo nie wiem, jaki komunikat byś chciała ewentualnie wysłać w świat, może o bardziej w tym temacie, w tym kierunku, gdybyśmy poszli, bo no, zdjęcie jest na pewno, tak jak mówimy, wielowymiarowe, ale no, przyświecał nam jakiś cel wspólnie, tak? Ja chciałem opowiedzieć o tym, co jest dla ciebie ważne, ty chciałaś powiedzieć o tym, co dla ciebie właśnie jest ważne, ale pytanie, czy jakaś intencja jest. Bardzo jest to trudne pytanie. Starałam się oczywiście oddać to wszystko, ale gdzieś tam myślałam, no to tak jak się gra, tak? Ja zawsze
ucząc grania, na przykład prowadząc zajęcia aktorskie, zawsze mówię tak, że no nie może być takiej sytuacji, że artysta jakikolwiek, robiąc coś, grając na instrumencie czy grając na sobie samym, że o niczym nie myśli, że nie ma obrazu jakiegoś przed oczami, tak? Że nie ma jakiejś intencji, która w tej głowie jest, a nie, że gra scenę, a w tym czasie, chyba że w tym czasie na przykład grania sceny, której mówi partnerowi, że go kocha, to akurat myśli, że właśnie wróci do domu, na stacji benzynowej kupi sobie jeszcze piwo i usiądzie na kanapie i będzie... No czasami też o tym się myśli, jak się gra, ale generalnie powinno się myśleć o tym, co jest tematem. Więc ja też dzisiaj tak sobie myślałam i chyba tą taką myślą, która mi towarzyszyła najbardziej, bo były różne oczywiście, tam się te wszystkie skojarzenia były w tyle głowy. Zresztą dla mnie, jako dla aktorki, to też jest istotne, bo właśnie ta wielowymiarowość polega na tym, że jest dlatego ważna, bo nigdy się nie gra w jednej rzeczy, tak? Znaczy, wiadomo, że nie da się wszystkiego naraz zagrać, trzeba coś wybrać, ale skojarzenia, które są wokół jakiegoś takiego pnia, czyli tematu, który mamy do zagrania, im więcej mamy nabudowanych tych skojarzeń różnych, wrażeń, zmysłów, bo gramy zmysłami też. Nie gram, że ja węszę i że coś czuję, ale ja czuję zapach. Ja go po prostu czuję w swojej wyobraźni. Więc ta wielowymiarowość jest jakby też bardzo związana z moim zawodem i tym, jak ja go postrzegam i jak ja go uprawiam. I teraz wracając do tego, o czym ja myślałam. Miałam oczywiście w tle głowy te wszystkie ważne rzeczy, ale chyba najczęściej i najbardziej się skupiałam tak zupełnie intuicyjnie, tak? Przecież ja tego nie wymyślałam sobie, tak? Na potrzebie ukorzenienia. Potrzebie ukorzenienia, bo właśnie chociażby przez to, że jestem osobą, która ciągle żyje w pędzie, świat też żyje w pędzie. Marzę o chwilach zatrzymania. I ta potrzeba ukorzenienia, tego takiego takiej stabilizacji, ale no takiego właśnie wrastania, ale nie martwego, tylko cały czas jakby czerpania z tego, tak? Nie, że ja się resetuję i zawieszam i mnie nie ma, tak? Tylko ja cały czas jednak czerpię, tak? Jak te korzenie. To było takie chyba bardzo istotne. Potrzeba ukorzenienia. Czyli pozostania w takim kontakcie, można. Pozostania w kontakcie i w połączeniu. Pozostania w kontakcie i połączeniu, ale w stanie, który powoduje, że ja jestem nieważka. Tak? Co oczywiście brzmi trochę schizofrenicznie, tak? Ale nie, że zawieszenie, że lecę, tylko ukorzenienie, które daje mi stan odpoczynku, zatrzymania. Okay. Ale nie przerwania. Tak? Nie jakby takiej... Nie jakiejś pauzy. Nie jakiejś pauzy, tak. Nie zatrzymania się. Niebierność, tak? O, niebierność, ale takie właśnie spokojnie, tak bym chciała sobie porosnąć gdzieś tak. Przez chwilę być jakimś takim drzewem albo kwiatem i tak sobie popatrzeć na wszystko z boku i tak sobie pobyć, nie? Co potrwać. Zachęcasz do tego innych również właśnie przez to zdjęcie? Myślę, że też, ale też właśnie poprzez to zdjęcie chciałabym, bo to się też zwiąże z jakąś tam moją filozofią życiową, bo to jednak ta moja potrzeba ukorzenienia wiąże się bardzo właśnie z ziemią i z naturą, tak? To jest ważniejsze dużo bardziej. Nie chciałabym być ukorzeniona w Rolls-Royce, w drogich ciuchach, tylko chciałabym być ukorzeniona boso, bez niczego, po prostu sama z własną siłą, energią i niematerialnie. Wrócę jeszcze na moment do samej sesji, tej produkcji, którą tu dzisiaj uskuteczniliśmy. To było olbrzymie przedsięwzięcie, jak się okazało. Co najwięcej radości Ci w tym dało, że tak powiem, w tym całym akcie, który tutaj się odbył? No, dało mi przede wszystkim radości to, że efekt, który przynajmniej ten roboczy, który widziałam, oddaje to, co chciałam, że nam się w tak szybkim, bo tak naprawdę ta praca, którą żeśmy włożyli, to była tak naprawdę praca bardziej techniczna, tak? A cała reszta, ona właściwie już była, tak? Bo jakby ja wiedziałam, co chcę powiedzieć, ty wiedziałeś, jaki chcesz uzyskać efekt i ta nasza wspólna robota
tutaj dymienie, tutaj dolewanie wrzątku do lodu suchego, tu kociołek, tu przykrywanie szmatą. No to jest też właśnie bardzo fajne. To jest ta frajda, kiedy jest kreacja. A nie, że ty przygotowałeś sobie gotowy kadr, ja weszłam, zrobiłam, weszłam w snop światła i nie. To była jednak kreacja. No, dla mnie w sztuce najważniejsza jest ta kreatywność, tak? No, każdy dzisiaj dał z siebie 120%. Jak ja to mówię na tej sesji, to było widać i tak rzeczywiście efekt. Ale wiesz, jak miało nie być tyle roboty, jak to jest ściągawka, tyle było tematów do zrobienia w jednym. Ziemia, woda, podlewanie, karma, ogród, uziemienie, ugruntowanie, połączenie, dziecko, matka, dziecko, pępowina, korzenie. Lista imponująca, zostawiamy ją, zostawiamy z tą listą naszych widzów, którzy będą to oglądać. Ja jeszcze raz Tobie bardzo, bardzo dziękuję za to, że wzięłaś udział w tym projekcie i mam nadzieję do zobaczenia już niebawem na wernisażu. Do zobaczenia, zapraszam. Dziękuję. Czy możesz delikatnie, dosłownie w swoje lewo się przesiąść? Delikatnie, dosłownie, to nawet za mocno. O, coś takiego. I troszkę ciut bliżej mnie. O, coś takiego. Dobrze, 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 dobrze. Super. Pięknie. O, i tak rozmawiamy w ten sposób, nie? Dobra. Kamera poszła, dźwięk poszedł. Zaczynamy.